Zacznę od słów człowieka, który bardzo jest mocno związany z historią i fantastycznie ją propaguje. Pan Adam Sikorski, który jest również reżyserem filmu pod tytułem Kleberg odszedł, Kleberczycy zostali. Rozpoczął ten film mówiąc: to straszliwa cecha mijającego czasu, który sprawia, że bohater, człowiek z krwi i kości porasta granitem, marmurem i staje się symbolem, tylko symbolem, a czasami punktem. I wtedy warto ruszyć pod prąd tej strugi czasu po to, by odnaleźć czyny, słowa, uczucia i myśli decydujących o wielkich, bohaterskich czynach. Kiedy jak nie dziś? Kiedy mamy w końcu odrobinę czasu na to, by odnaleźć chwil kilka na zgłębienie historii, zgłębienie tego, co ważne w naszej rzeczywistości było w czasie przeszłym. Właśnie teraz, kiedy mamy tą możliwość wykonania zadania, zostania, pozostania w domu. Skupmy się na historii. Poczytajmy książki, których nigdy nie było nam dane. Przeczytać, zapoznać się, odnaleźć tych elementów, których do końca nigdy nie byliśmy pewni, jak, co, na co miał wpływ. Proponuję Wam zapoznać się z historią Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie generała Franciszka Kleberga. Człowieka, który po uzyskaniu praktycznie 3 dyplomów uczelni zagranicznych, uczelni wojskowych, potrafił wykorzystać tą wiedzę do tego, by nie tylko zaplanować, ale doskonale pokierować ostatnią bitwą wojny obronnej 1939 roku. Człowieka i jego podkomendnych, którzy stanowią legendę tej ziemi, Podlasia, Lubelszczyzny. Człowieka, który swoim postępowaniem potrafił pociągnąć za sobą praktycznie 6 związków taktycznych. Kiedy wszyscy poddali się, kiedy wszyscy złożyli broń, on nadal walczył i zwycięsko wyszedł z tej walki. Choć zabrakło amunicji, tak jak w swoim rozkazie ostatnim napisał, że nie należy przelewać krwi, która jeszcze przydać się może. Polecam, naprawdę warto zapoznać się z tą historią. Z historią Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, generała Franciszka Kleberga, jego podkomendnych, którymi byli między innymi były takie postacie jak generał Ścigór Rylski, jak pułkownik Matkowski czy pułkownik Makowiecki. Niestety już odeszli. Gorąco polecam, gorąco zachęcam do studiowania historii właśnie teraz. Bo kiedy jak nie teraz? Zostań w domu. Studiuj historię. Poznawaj jej fakty.